Ale jest klimacik. Mimo tego, że ciemno, to mgła, wschód słońca gdzieś tam za drzew. Wow, super. Szczęść Boże, cześć. Dzisiaj nie ma tak naprawdę łatwego słowa. No bo czy to tak trochę nie jest, jak pisze Święty Paweł, że najbardziej osądzamy ludzi z tego, czemu sami jesteśmy winni, albo że miał w nas pragnienia zrobienia tego, czego osądzamy ludzi. Pan Jezus mówi: biada, bo to jest wkładanie ciężarów większych, niż my jesteśmy w stanie sami unieść. Osądzanie jest wkładaniem takich ciężarów. Nikt z nas nie chciałby być osądzony. Zróbmy dzisiaj sobie taki rachunek sumienia z naszych sądów. Poznając także historię ludzi, których czasami określamy negatywnie, żeby zobaczyć, że to są nasi bracia. Żeby zobaczyć, że my może bardzo często postępujemy w podobny sposób. Szczęść Boże na cały dzień. Niech to Jezusowe biada zamieni się w prawdziwe szczęście, w wolność przebaczenia sobie i innym. Pa! No to przyspieszamy, bo trzeba do szkoły.